Dzisiaj zwyciężysz siebie z przeszłości. Występują zabójcy jakuzów. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. W porządku. Reżyseria. Yamata nie pojawi się. Przyjedzie. Ale nie będzie robił tego na twoje zawołanie. Mam tego dosyć. Czekamy od 3 dni. To ja obserwuję. Ty się tylko objadasz. Nie jestem głodny, tylko napalony. Spędzam więcej czasu z tobą niż z moją żoną. Tenza Yamata. We własnej osobie. A mówiłem, że się pojawi. Ty idź od tyłu. Thomas. Yamata zabił ze 12 ludzi. Tak, mamusiu. Tym razem poczekam. Doskonale. Thank you.
Spokój. Strzelaj! Zobacz, co potrafię. Uważaj. Watch and see what I can do. First, najpierw kręci się w głowie, then the potem występuje pot i ból, then he will die. A potem umrze. There is nothing i nic na to nie poradzisz. Nie umieraj. Nie umieraj. Oshino. Zabili ci kolegę. Tego już za wiele. Powinienem był się tego spodziewać. Jesteś tylko w połowie Japończykiem. Los Angeles, Kalifornia, 4 miesiące później. Panie Ray, czy wie pan coś i ma pan coś do powiedzenia tym, którzy są odpowiedzialni? Daliście mi niezłą nauczkę, gratulacje, ale odnajdziemy was. Karen, właśnie przejeżdżałam. Nie słyszałaś? O Boże, naprawdę mi przykro, Karen. Podobno to twój przyjaciel. Mój i 1000 dzieci, którym pomagał. Ojciec Munio był ostatnią osobą, która mogła zginąć w taki sposób. Nie mogę w to uwierzyć. A więc zaczęło się. Świadek widział 3 Murzynów w purpurze i czerni. Ludzie lodu, Boże! Tak, nieźle się rozreklamowali. Zdaje się, że szykuje się nowa wojna. Sprawdź to. Karabiny maszynowe dużego kalibru. Skąd tu diabła oni to wzięli? En paz, chota.
Posłuchaj, jeśli zadaję pytanie, to masz na nie odpowiedzieć. Zaczekaj. Moja ulubiona była koleżanka. Pozwól mu odejść z pewnością. Jeszcze się spotkamy. Tak, i lepiej będzie, jeśli zaczniesz uważać na swój tyłek. Spokój, pokaż, że masz klasę. Mam coś, co chciałbym pokazać tobie. Naprawdę? Chcesz mi pokazać orzeszki? Czy to cię uszczęśliwi? No dalej, bo za chwilę... Poczekaj. Cholera. Chyba zostawiłam to w domu. Pozwól, że my się tym zajmiemy, Hector. Wybacz, ale nie wiesz, na co stać Melitos. Ich 10 za jednego z naszych. Melitos ma także układ z ludźmi lodu z 72 ulicy. To, co się stało, dowodzi, jaki to układ. Pomyśl o reszcie ludzi. Możecie się z nami zamienić. Pozwól ze mną, dobrze? To, co się stało z ojcem Munoz, czy to ma się powtarzać w nieskończoność? Powiedz, czy nie należy zacząć wszystkiego od początku? Hector się ciebie słucha. Dajcie mi trochę czasu, a dowiem się, kto to zrobił. Ojciec Fernando Munoz zginął w ogniu karabinów maszynowych. Księdzem zaczęła interesować się prasa, kiedy odkrył, że dwa najgroźniejsze gangi uliczne w mieście, Melitos i Ludzie Lodu, zawarli rozejm. Rozejm został zerwany w nocnej strzelaninie, która pochłonęła życie Jamesa Hobbsa, lat 19. Pogrzeb Jamesa odbył się właśnie dzisiaj. Równo 500. Za kurs z lotniska. Następnym razem jedź autobusem. Mam tylko to. Co to ma być? Amerykański żart? Samolot się spóźnił, nie zdążyłem rozmienić pieniędzy. Czegoś takiego nie słyszałem od tygodni. Płać, słyszysz? Słyszysz? Płacisz czy nie? Jedź za tym samochodem, to ważne. To jest ważne. Dostaniesz pieniądze, a teraz jedź. Płacisz albo wołam gliny. Słuchaj, dupku, ja jestem gliną. Jedź za tym pieprzonym samochodem. Dobrze.
Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam. Proszę dalej. Stój. Moja legitymacja. Co to ma być? Nawet nie słyszałam o takim stopniu. Mówi pan po angielsku? Angielski nie jest moim ulubionym językiem, ale nieźle nim władam. Thomas Hoshino z policji w Kyoto. Przyjechałem tu, żeby zabrać Yamata do Japonii. Samotnie? Twój przyjaciel zabił tydzień temu 3 policjantów w japońskiej dzielnicy. Chcecie go zabrać z powrotem do Japonii? Dobrze. Ale nie wcześniej niż jutro. Muszę z nim porozmawiać. Przykro mi. Jest jednym z ludzi, którzy zabili mojego partnera. W porządku. Napisz prośbę, ale raczej trzymaj się od tego z daleka. Zostawiliśmy ci pamiątkę. Drobne draśnięcie. Wyrazy współczucia z powodu śmierci partnera. Japoński jest podobny do dźwięku starej skrzyni biegów. Gdzie jest twój współpracownik, ten, który dla ciebie zabija? Nie rozumiem, o co chodzi. Ubijmy interes. Jeśli chciałbym kupić policjanta, Hoshino, nie kupowałbym takiej płotki jak ty. Będziesz gadał, albo cię załatwię. Będziesz siedział z informatorem. Zawsze cieszyłeś się różnymi przywilejami. Nikt nie uwierzy, że pomogłem policji. Twoi współpracownicy będą aresztowani. I ogłoszę wszem i wobec, że Tenzan Yamata to szczekający pies. Hej! Musisz czekać, aż wyjdziemy. Sayonara. On chyba nie żyje. Nie teraz, skurwysynu. Co pan mu powiedział? Powiedziałem, że straci przeze mnie honor. To wystarczy, by zaatakować jeszcze mocniej. Proszę wsiadać. Wystarczy chyba tych uprzejmości. Jeszcze pan mnie nie zna. Kapitan powiedział, żebym pana nie spuszczała z oka do momentu opuszczenia miasta. Czy mogę więc zabrać pana do hotelu? Najpierw muszę gdzieś zajrzeć, jeśli nie ma pani nic przeciwko temu. Możemy więc pojechać gdzie indziej. Ta gra to wojna. To ogromny samochód. Zawsze robiliśmy takie samochody, jak należy. Ale pojawiliście się wy i spieprzyliście wszystko. Wszystko przez brak inwestycji w amerykański przemysł samochodowy. Naprawdę tak. Tak? Niezłe. Czy to przystań pańskiego partnera? Tak. Buntaro Iga był przez wiele lat moim nauczycielem. Byłem wtedy jeszcze chłopcem, ale pamiętam go jako człowieka z tradycyjnymi zasadami. W porządku, chłopcze. Potrafię się zachować. Powinnaś to zrozumieć, tym bardziej, że on był przez wiele lat kapłanem świątyni Shankar. Thomas! Wiedziałem, że się w końcu zjawisz. Wyrosłeś na wspaniałego, silnego mężczyznę. Jakim jest ta dama? Ryder, Karen Ryder. Detektyw. Piękny inspektor. Jakież to ekscytujące. Niech zgadnę. Angielka i francuska.
Skąd pan wiedział? To nie trudne. Jest pani taka niezwykła. Napijemy się po drinku. Whisky, bourbon, wino. Mam niezłą kolekcję. Może herbatę. Prowadzę bardzo poważną sprawę. Cierpliwość. Przerwiemy w odpowiednim momencie. Pisałeś mi o tym. Tak. Ale myślałem o Johnie Wayne. Czerwona rzeka. Co za wspaniały film. Oczywiście zostaniecie na obiedzie. Ja muszę iść. Dobrze. Nie wiecie, co to znaczy życie, jeśli nie spróbowaliście specjalności Buntaro. Przepraszam na moment. Czy aby na pewno to jest ten pełen godności człowiek? Marigo i Kate, moje asystentki zarządzające. Jak mógłbym bez nich prowadzić interesy? Interesy? Poślinowi wspominał, że pan jest kapłanem. Zgadza się. To znaczy, byłem. I pewnego wieczora medytowałem. Czy wiesz, Karen, co to jest Satori? Pewnie. To hałas, jaki słyszę z ulicy w moim pokoju. Moim Satori jest prawda przewyższająca wszelkie inne prawdy. Musimy przejmować nacisk, jaki wywiera na nas społeczeństwo. A wyrażając się jasno, musimy spełniać uniwersalną potrzebę człowieka, polegającą na dawaniu. Ja postanowiłem najpierw pomóc bogatym. Dają za to więcej niż 500 w Beverly Hills. Autentyczny wojownik Tutanis. Stworzony przez komputer w Tokio, $12 za sztukę. Nieźle to sobie wymyśliłeś. Uwielbiam ptaki. Jak się nazywa? Rasputin. Myślę, że cię polubił. A teraz? Miałeś kuzyna. Czuję się jak członek twojej rodziny. Przyjechałem tutaj po człowieka, który zabił Yuji. I przegrałem. Prawdziwe serce nigdy nie traci honoru, Thomas. Czy Yuji był dobrym policjantem? Najlepszym. Zawsze. Mogłem polegać na jego sile, a czasami mnie bardzo rozśmieszał. To dobry chłopak. Zdrowie. Zdrowie. Pomszczę jego śmierć. Czy było coś niezwykłego w śmierci Yuji? Tam był pewien człowiek. Właśnie zabójca twojego kuzyna. Wyczułem, że posiada niezwykłą moc. Zaledwie dotknął Yuji. Pomyliłem się. Nie zastanawiasz się, kiedy ktoś daje ci pozwolenie. Być może nie zależało mu na współpracy. Co więc tutaj robił? Może się ukrywał albo przerzucał swoje pieniądze do Japonii? Czy ten Yamato po prostu upadł jak nieżywy w holu? Nie było żadnej walki? Nie. Muszę obejrzeć ciało. Nie możemy od tak wejść do kostnicy. Zaufaj mi, możemy. Holy shit.
Pozwól, że ja się tym zajmę. LAPD, proszę mnie połączyć z rejestracją. Tutaj. Nie żyje. Inspektor Karen Ryder, zastępca komisarza. Właśnie jestem w Kostnicy. Był tutaj. Jest tutaj. Nie masz odznaki ani broni. Zostań tutaj, Hosino. Ludzie lodu. Co takiego? Znaki gangu. Mieliśmy tutaj nieproszonych gości. Polino, uważaj! Hosino, zostań! Nigdy o czymś takim nawet nie słyszałam. Czy można sprawić, że ludzie z martwych wstają, powracają do życia? Nie. Śmierć Yamato nie była prawdziwa. Było to złudzenie spowodowane pewnym uderzeniem, które zwaliło go z nóg. Mówi się, że istnieją bohaterowie, którzy potrafią przywracać życie, ale ten człowiek dzisiaj nie był bohaterem. Oddał się we władanie ciemnym siłom. Zabójca jest mistrzem śmiertelnego dotknięcia. Byłem pewien, że to tylko legenda. Nie, śmiertelne dotknięcie naprawdę istnieje. Jest to odwrotność starożytnej metody leczenia. Zabójca może wyzwolić potrzebną energię z pomocą zaledwie dotknięcia. Można w ten sposób spowodować chorobę, śmierć lub zaburzenia w przyszłości. Bzdury. Wyeliminuję go. Zabił już mojego kuzyna. Teraz go widziałem. Jest twoim przeciwieństwem, lustrzanym odbiciem. Legenda mówi, że istota taka jak on żyje w każdym stuleciu. Jest to istota zła, jest wcieloną żywą śmiercią. Oczywiście, rozumiem. Najpierw twój więzień umiera, potem ucieka. To bardzo proste. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie mogliście uzyskać zwykłej ekstradycji i zabrać go na tę pierdoloną przystań. Ja jestem odpowiedzialny, prowadzę sprawę. Nie, Akino. Już nie prowadzisz. Nazywa się Hosino, kapitanie. Wiem, jak się nazywa. Wie pani, co to znaczy? Japoński pies, który schrzani każdą sytuację. Pańscy przełożeni na pewno chcieliby usłyszeć wersję tej historii tam w Kyoto. Nie mogę wyjechać, zanim wyjeżdżasz, i to dziś wieczorem, bez dyskusji. Kapitanie, pan Declin z Departamentu Zaopatrzenia. Przepraszam za kłopot. Mamy właśnie większe. Ma pan rezerwację na samolot do Tokio na 9 wieczorem. Trzeba będzie ją odwołać. Kto tak powiedział? Ten list od dowódcy wydziału wszystko panu wyjaśni. I będziemy musieli wyjaśnić jeszcze parę spraw. Chcemy pańską matkę. Dlaczego? To rozkaz. Pan jest jednym z tych, którzy pamiętają człowieka imieniem Jaho? Proszę wybaczyć, ale Jaho nie jest nazwiskiem, tylko rodzajem czarnej magii, ninja. Ninja. Pozwoli pan teraz, że wrócimy do XX wieku. Chyba pan nie przypuszcza, że ktoś jeszcze wierzy w takie bzdury. Owszem, czytałem o tym w książkach. Chcę pokazać panu kilka zdjęć. Będziemy w kontakcie. Declin i Fed chcieli zobaczyć wczoraj pieniądze. Wiem. I to, co się stało wczoraj, nie miało nic wspólnego z Hosino. Słuchaj, ukradli ciało księdza, ojca Munio. Dlaczego? Wiem tylko, że nie jesteśmy teraz w stanie ustalić, jakich ciał brakuje.
Ciekawe, co Fed ma wspólnego z twoją matką. A więc jest twój. Kto? Akido. Pilnuj go. Powinien pan lepiej poznać Japończyków. Nie wierzę własnym uszom. Cała ta gadanina o innej rasie z inspektorem we własnym wydziale. Kapitanie, mamy dwa gangi gotowe do rozpoczęcia wojny. To nie jest teraz najważniejsze. Ale dlaczego? Słuchaj, zabierz go gdzieś na wycieczkę, na wyścigi do jakiegoś pieprzonego kina. Nie interesuje mnie to, ale trzymaj go z daleka od ulicy. Policja w Kyoto uważa, że jest odpowiedzialny za śmierć swojego kolegi. Dziękuję. Radny Roy. Witam, miło pana widzieć. Inspektor Ryder, prawda? Proszę usiąść. Czym mogę służyć? Znaleźliśmy się w sytuacji, w której naprawdę potrzebujemy pomocy. Moi ludzie w końcu ustalili spotkanie między Molitos i ludźmi lodu. Ma się ono odbyć 22. Proszę wybaczyć. Przepraszam. Myślę, że będę mógł panu pomóc. Złapie mnie pan pod tym numerem. Dziękuję, Hoshino. Doceniam pańską pomoc. Kontaktuj się tylko ze mną. Podejrzewamy, że w wydziale jest szpicel. Posłuchaj, mam rozkaz zabrać cię na wycieczkę, więc chodźmy. Na prawo jest biuro, a na lewo śpiący policjant na służbie. Tylko roboty są bez skazy. Od razu widać, że nie lubisz mojego kraju. Ja nie lubię twojego. Mam swoje powody. Ja również. I myślisz, że gdzie się teraz wybierasz, do cholery? Do Tokio. Jadę do domu. Do domu? Czyżbym był twoim więźniem? Jeszcze nie. Oboje musimy wypełniać rozkazy. Niestety moim rozkazem jest trzymać cię z daleka od tej sprawy. Przeszkadzasz mi w pracy i znajdę 50 powodów, żeby cię zamknąć. Nie bój się, nie dam ci okazji. Dbam o dobrą reputację. Wszystko, co zechcesz. Nie musisz być grzecznym tylko dlatego, że jestem kobietą. Trzeba być dwa razy lepszą od mężczyzny, żeby zostać inspektorem. I jak zdobyłeś swoją nieskazitelną reputację? Akido? Miałem 4 lata, przyjeżdżając do Japonii. Byłem inny niż reszta chłopców w szkole. Żeby przeżyć, musiałem stać się większym Japończykiem niż oni. Pewnego razu wyciągnęła mnie z opresji japońska dziewczyna. Boisz się tego? Czego? Być samej w ciemnościach z wściekłym psem. Nie boję się podobnych rzeczy, od kiedy skończyłam, powiedzmy, 6 lat. Przepraszam. Nigdy nie widziałem tych zdjęć. A jeżeli będziemy musieli zająć się tym natychmiast? No? Dzięki temu możesz zdobyć obietnicę. Zegarek? Czas. Czas zmienia wszystkie reguły. Mój tata zabierał ze sobą ten zegarek do pracy przez 29 lat. Pracował w koncernie GM, gdzie produkowali samochody. Kiedyś produkowali, panie Hoshino. Na rok przed pójściem na emeryturę produkcja się skończyła. Załatwił nas import z Japonii. Inne zakłady nie przyjmowały pracowników, więc ojciec zatrudnił się w małym sklepie. Aż pewnej nocy pojawił się jakiś chłopak i zastrzelił go. I dlatego zostałaś gliną? Nie mogłam tego dłużej znieść. Posłuchaj, dochodzi 4. Teraz nie jesz posiłku. Zadzwonię do mojego informatora. Jest członkiem jednego z gangów. Mówił, że ludzie lodu pochodzą z innego miasta.
A więc pojedziesz sam na przejażdżkę. Nie żartuję, Hoshino. Chcesz trochę frytek? Dziękuję, nie jadam takich świństw. Kiedy jestem na diecie, też tego nie jadam. Wy natomiast macie na śniadanie same smakołyki. Zostaw radio. Następne morderstwo. Tak, zanim przyjechały tu podejrzane typy, w tym kraju wszystko działało znakomicie. Wy, Amerykanie, jesteście przewrażliwieni. To prawdopodobnie nie ma znaczenia. Oczywiście. Czy to tutaj? Tak. To co robimy? Parkujemy tu? Tak, znają mój samochód. Byłaś w środku? Wiele razy. Ludzie, którymi się interesujemy, lubią tam przebywać. W środku jest ciemno? Bardzo. Czemu pytasz? Może ktoś z nas wślizgnie się do środka i rozejrzy trochę? Nie. Rozpoznajesz ten wóz? Tak. Nie, tym razem nie popełnimy błędu. Zostaniemy w samochodzie i poczekamy na posiłki. Oczywiście. Ktoś musi tu zostać, zanim nie wyjdę. Hoshino! Wmieszam się w tłum, spokojnie. Nie uda ci się. A więc mamy gwarancję, że władze nie będą nam przeszkadzać. A my gwarantujemy wymianę. Wszystko, co macie zrobić, to pokazać się z pieniędzmi. Nie powinno być żadnych problemów. Poproszę piwo. Zabij go. Policja. Ten człowiek jest poszukiwany. Jest podejrzany o szpiegostwo i kontakty z Ku Klux Klanem. Wiedziałem, że wszystko coś za gładko z wami idzie. Wasi przyjaciele za bardzo śmierdzą. Co powiedziałeś? Zapnij się, pieprzony frajerze. Załatwmy to sami. Ci ludzie są moimi więźniami. Nie będę robił z wami żadnych zasranych interesów. Szybko! Cholera! Za nimi! Ah!
Oshino. O Boże, co oni ci zrobili? Policja sprawiła nam dużo kłopotów. To już skończone. Zajmę się kobietą. Najpierw najważniejsze. Nie wydaje mi się, aby nasi czarni przyjaciele chcieli robić dalej z nami interes, a więc nasz partner ubije interes. Przypomnijmy im, ile potrzebują, żeby umrzeć. Znowu spotkał się z mordercą? Tak, nic mu nie będzie. Marigo! Brandy! Połóżmy go tutaj. Chodzi o jego plecy. O, to może być poważne. Moje igły i olejki. Szybko. Mam nadzieję, że nie jest za późno, by go uratować. Już lepiej? Nie musisz się wstydzić, mam trzech braci. A poza tym myślałam, że mężczyźni i kobiety razem kąpali się w twoim kraju w przeszłości. Tu jest inaczej, naprawdę? Ach, masz na myśli tę lodowatą wodę. Biedny Thomas. Domyślam się, że to bardzo frustrujące doświadczenie. Pamiętasz, co odpowiedziałeś, kiedy zapytałam cię, dlaczego była tutaj jego matka? O prowadzeniu Meliny? Nie, o finansowaniu z Japonii. Chodzi o robienie pieniędzy. Dowiedziałam się także, czym Declan zajmuje się w swoim departamencie zaopatrzenia. Alkohol i te rzeczy. Dlaczego więc potrzebna im jest matka? Sprzedaje alkohol, żeby pomagać gangom. Dokładnie. Karabiny i inną broń. Amerykańskie gangi mają już broń. A może to specjalna broń? Zamarzam. Jesteś samurajem. Parzy. Jestem zamrożonym, poparzonym samurajem. Czy te rany pozostaną? Są głębokie. Dokonałem wszystkich cięć, jakie znałem. Techniki przywracania energii, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. Ale los zetknął Thomasa z tym mordercą. Kiedy dzień spotka się z nocą, tylko jeden będzie mógł przeżyć. Musimy skończyć trening, który zacząłeś, będąc dzieckiem. Musimy zacząć natychmiast. Dziękuję mimo wszystko, ale przecież ten morderca zabija jakimś światłem. Trening wystarczy. Trening albo śmierć. Pij. Co to jest? To cię postawi na nogi. Pij.
Miło cię spotkać. Tyle jeśli chodzi o samoobronę. Teraz zostawimy wiadomość Melitos. Nie masz nic przeciwko temu, prawda? Oczywiście, że nie. I to mi się właśnie podoba. Tak dalej. Trzymaj gębę na kłódkę. Precyzja, Tom. Precyzja. Ten punkt jest mniejszy od paznokcia. Nie same mięśnie. Myśl energią. Wyobraź sobie, że to twoje ramię. Tak, wiem. Jest jakby pod napięciem, pamiętam, ale ja nie spałem od 3 dni, więc... Jeśli pozwolisz, nie pozwolę. Dobrze. Wyobraź sobie, że energia przepływa do twojej dłoni. Wyprowadź ją przez palce i odepchnij mnie. To takie proste jak splunąć. Jak mam cię odepchnąć, skoro nie mogę cię dotknąć? To niemożliwe. Uderz mnie. Mistrzu, uderz! Prawdziwy mistrz potrafi odepchnąć przeciwnika z odległości 15 stóp. Nauczyciel jest jak igła. Uczeń ma być jak nitka. Masz dar, Tom. Wyczułem to, kiedy byłeś małym chłopcem. W przeciwieństwie do swojego wroga, możesz użyć rąk, by leczyć. Nie tylko, by niszczyć. Ale najpierw musisz ostudzić gniew, który cię trawi. Jaki gniew? Musisz medytować. Musisz nazwać ten gniew, zanim go pokonasz. Otwórz swój umysł. Ucisz pożądanie. Zabili księdza Muniosa. Zabili naszego padre. Zbierajcie chłopaków, ilu się da. I u mnie o 10:00. Chcieli wojny, będą ją mieli. Załatwcie samochody. Ludzie lodu zapłacą za to. Wiesz, co tu się stało? Nie. Lepiej pójdę sama, będą spokojniejsi. Na pewno chcesz ich zostawić w spokoju? Dam sobie radę, są moimi dłużnikami. O Boże, dziękuję. Zbierzcie całą broń, wszystko co się da. Morlito, napełniaj butelki benzyną. Hej, nie potrzebujemy cię tutaj. Nie rób tego, Hector. Nie rób czego. Ojciec Munoz też by ci to powiedział. To sprawa policji. Może nie zauważyłaś, ale właśnie zabrali go do kostnicy. Zaczniesz wojnę i nikt nie będzie bezpieczny na ulicy. Ani dzieci, ani starzy, nikt. Nie my zaczęliśmy. Tak? A kto wysadził samochód na terenie ludzi lodu? Nie mam z tym nic wspólnego. Wrabiają nas w to. Miarka się przebrała. Cuatealo!
Wszystkich nas nie załatwisz, cwaniaczku. Chyba nie zrozumiałeś, o czym mówiła ta pani. Opuśćcie broń. Powiedziałam tylko, żebyś poczekał. Poczekał i zastanowił się. Carson załatwi ci spotkanie z ludźmi lodu na 22. To tylko 8 dni. Dobra, my poczekamy, oni poczekają. Zacząłeś już ćwiczyć? Lepiej nie pytaj. Dziękuję za telefon. Nie robię tego dla was. Tak czy inaczej, dziękuję. Cokolwiek planujecie, lepiej to zróbcie przed 18. To 4 dni. Hector powiedział, że załatwi pomoc. Jakieś posiłki zza miasta. Ludzie lodu zobaczą, co to naprawdę wojna. Muszę lecieć. Wiesz, co myślę? Jeśli Yamata chce sprzedać dużo broni, karabinów maszynowych i materiałów wybuchowych, jeśli zależy mu na szybkiej forsie, nie ma lepszej drogi niż zacząć wojnę gangów i sprzedawać broń obydwu stronom. Diabelski pomysł, owszem. Znaleziono ją u boku brata Jamesa. To kolejne ofiary wojny gangów. Wygląda na to, że jeden z tych twoich gangsterów trochę się wściekł i stracił głowę. Pewnie znowu za późno przysłali mu emeryturę. Boże, Ray, czy twoja matka wie, co z ciebie wyrosło? Widziałeś kapitana Mazera? Wyszedł z szefem na lunch. Potrzebuję pomocy. Muszę znaleźć kogoś, kto uciekł od Hoshino. Pamiętasz faceta o nazwisku Yamata? Co nas obchodzą ich zbiegowie? Sądzimy, że Yamata sprzedaje gangom broń wojskową. A za 4 dni rozpęta się tu prawdziwe piekło. O Boże. Carson załatwił spotkanie szefów gangów, ale wtedy będzie za późno. Kiedy wróci z Waszyngtonu w poniedziałek rano, spróbujemy coś zrobić. Byle przed 18. Jeśli uda się przekonać Hectora i Gamala, że ich wykorzystano, Yamata nie będzie miał tu czego szukać. Osobiście jestem za tym, żeby te dzikusy między sobą się wystrzelały. Karen, postaram się szepnąć słówko komu trzeba. Dziękuję. Wyczuwaj energię wokół siebie. Zobacz to, czego nie widać.
Powoli, Thomas. Powoli. Kata. To medytacja w ruchu. Wyobraź sobie swojego przeciwnika. Dobrze. Zostań jeszcze, napij się czegoś. Weź prysznic, a może masaż? Dziękuję. Chciałam tylko zobaczyć, czy już skończyliście. Czy to się przydaje w walce? Tych ruchów można użyć w każdym stylu walki. To jest Shorin Jilu. Nie mów mu, ale był moim najlepszym uczniem. To będzie nasza tajemnica. Idę na spotkanie z Carlsonem. Zobaczymy się później. Chyba zapomniałeś, że Carlson chce też spotkać się ze mną. Poczekaj, tylko się przebiorę. W co? Z Charlesem Deckhamem, proszę. Dzięki, naprawdę musiałem się stamtąd wyrwać. W porządku. Może po spotkaniu poszukamy dla ciebie jakiegoś stroju treningowego. W zeszłym tygodniu, tak, wiem, dam sobie radę. Dolores, podaj kawę, jakieś ciasteczka, może coś na wzmocnienie. Czym mogę służyć? Czuję się tu jak turysta. Ale nie wyglądasz jak turysta. Japońscy turyści noszą czarne garnitury, chodzą grupami i mają aparaty fotograficzne. Masz dowcip w dechę. W dechę? Tak, to najbardziej odpowiednie słowo. Owszem. Spójrz tam. Thomas! Ah!
Wszystko w porządku. Szybko! Nie! Zaufaj mi. Jesteś cała? Tak. Nie żyje, prawda? A co, niby nie wiesz? Chyba nie sądzisz, że to my. To byli zawodowcy. Kiedy tu przyszliśmy, było po wszystkim. Przecież mnie znasz, Gamal. Tak, znam cię, kłamliwa, biała, policyjna suka. Wypchaj się, Ku Klux Klanem. Pieprzenie, że was tu nie było. Ten facet ma skręcony kark. Dostałem cynk, że są kłopoty, no i są. Gońmy ich! Nie ruszaj się, skurwielu. I na dodatek ci pieprzeni Morito wysadzają moich ludzi w powietrze. To nie Morito. To ty tak mówisz. Gamal, uwierz mi, ktoś chce wywołać wojnę. Między wami, pieprzysz. Wynocha stąd. Utniemy sobie pogawędkę. Przepraszam za spóźnienie. Bawcie się dobrze, póki możecie. Mówiłeś komuś, że tu jedziemy? A ty? Co masz na myśli? To, co powiedziałem. Zrobiłaś mi tu pieprzony Bejrut. Wypełniałam tylko swoje zadanie. Twoje zadanie to Hoshino i nic więcej. Jest jedna rzecz do zrobienia. Gdybyś nie wychodził ciągle na lunch, wiedziałbyś, co jest grane. Jesteś zawieszona na 10 dni. Cholera, kapitanie. Sądzimy, że Yamada chce rozpętać wojnę gangów. Sprzedaje wojskową broń obydwu stronom. I tylko tobie jednej udało się wpaść na ślad tego spisku, tak? To nie są zwykłe bandziory, to zawodowcy. Chyba nie jesteś aż tak głupi. 20 dni. Teraz będziesz miała więcej czasu dla swojego gościa z Japonii. Wynoś się do diabła. Kretyn. 30 dni. Kłopoty? Tak. Pewni ludzie nie pozwalają mi pracować. Świnia. Powiedz, smoku, co to za siła, dzięki której można pokonać ninja. That is the secret of defeating ninjas. Odpowiedź jest prosta, mistrzu. Trzeba opanować sztukę relaksu. To, że tu jesteśmy, nie znaczy, że musimy czuć się źle. Pomyślałem, że zawodzą mnie umiejętności. Dobra robota, Thomas. Ale pamiętaj, twój wróg może użyć energii światła. Potrafi jednym kopnięciem łamać drzewa. Wiele razy rozmawiałem z twoim ojcem. Wiem, że masz w sobie dwie natury, dwie siły, dzięki którym zdobędziesz moc potrzebną ci, aby przetrwać. Musisz odnaleźć wewnętrzny spokój, odnaleźć swoje miejsce. A tego już cię nie nauczę. Popracuję nad tym, mistrzu. Obiecuję, spotkam się z Karen. Przekonałeś mnie. Prokurator okręgowy właśnie wrócił z Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prokuratorem generalnym. Policja poszukuje Hectora Floresa, członka gangu Melita. Cześć. Co się stało? Nic. Mam wakacje. No dobrze. Napyskowałam trochę i zawiesili mnie na 30 dni. Zabrali mi sprawę. Masz coś od Declina? Powiedział, że gangi są poza jego jurysdykcją.
Jakie gangi? To są zawodowi terroryści. Wiem. Terroryści też są poza jego jurysdykcją. A co jest? Co dla pana? I co teraz zrobimy? Może trochę porzucam lotkami? Sama słodycz. Pan porucznik. 30 dni. Jaka szkoda. A ostrzegałem cię. No i co zrobisz, żółtku? Jak ci się podoba w kraju za wielką wodą? Pękam ze śmiechu. Wiem, jak ci poprawić humor. Jak, słodziutki? Może ja przejmę twoją sprawę. Kobiety nie mają policyjnego nosa. No, zagraj ze mną w lotki. Jestem dziś w formie. Pokazałbym ci kilka sztuczek, ale nie biorę pieniędzy od amatorów. Coś podobnego, Oshino. Może jesteś niezły w te klocki, ale nie pokonasz starego policyjnego lisa. 10 lotkami zdobędę komplet punktów i centrum. $20, że to zrobi. Dla zawodowca taki pokaz to niezła gratka. Co to za tajemnice w towarzystwie, świerszczyku? Ma kłopoty językowe. Nie wie, jak jest dupek po angielsku. Przyjmuję zakład. No dobra, cofnij się. Twoja obecność mnie dekoncentruje. Jeszcze dalej. Pod ścianę. Wystarczy. Aikido, jiu-jitsu. Miałeś rację. Nie udało mu się. Wygrałeś. On także wygrał. Założył się ze mną, że zlejesz się w portki. Ray stawia. Daj mi poprowadzić. Nikomu nie daję swojego samochodu. Proszę, jeszcze nigdy nie prowadziłem amerykańskiego wozu. No dobrze, spróbuj, ale trzymaj się szosy. To była rewelacyjna sztuczka. Jak to zrobiłeś? Jaka sztuczka? Jak znalazłaś to miejsce? Kilka lat temu popełniono tu zabójstwo. Wspaniale. Jeżeli miałabym gdzieś zginąć, to jest najlepsze miejsce, prawda? Tam jest tak pięknie. Ta sprawa nie jest aż tak ważna, jak ci się wydaje. Nic na to nie poradzę. Zaangażowałam się w to osobiście. Każdy dobry glina poważnie traktuje swoją robotę. Nie na tym polega problem. Co chcesz przez to powiedzieć? Jesteś dobra. Twarda, inteligentna, no i piękna. Zdobędziesz wszystko, czego zapragniesz. Dobrze, że masz cel, o który walczysz. Tylko nie rezygnuj. W porządku, rozgryzłeś mnie. A kim ty jesteś? Dlaczego wyjechałeś do Japonii? Gdy miałem 12 lat, umarła moja matka. Całe moje życie się zmieniło. Ojciec zabrał mnie do Kioto.
Jestem pół krwi Japończykiem. Prawie każdy dzień był tam dla mnie koszmarem. Aż poznałem mego mistrza, Buntaro Iga. Nauczył mnie, jak walczyć. Nauczył mnie, jak nie walczyć. Nauczył mnie żyć. I od tego czasu nigdy tu nie byłeś? Ojciec mojej matki walczył na Pacyfiku w czasie II wojny światowej. Gdy moi japońscy dziadkowie dowiedzieli się, że zabijał ich rodaków, zerwali z nią wszelkie stosunki. Nie pomogło to, że się urodziłem. Nie wybaczyli jej aż do śmierci. To wiele tłumaczy. Thomas, musisz zapomnieć o tym. Urodziłeś się w Ameryce. Rozumiem, że czujesz się wyobcowany, ale Ameryka jest częścią ciebie. Przy tobie nie czuję się tu obco. Pamiętaj, rano znowu będę gliną. Jak mógłbym zapomnieć? Jaki przestronny wóz. Pani Ryder? Karen? Yes, Rita. Tak, Rita. Jestem tu. I'm right here. Tutaj. Nothing. Nic już nie możesz zrobić. Thomas, miałeś zły sen? Tak. Co do ostatniej nocy... Nie mówmy o tym. Nie jestem taka. Za bardzo cię lubię. Oboje tego chcieliśmy. Bycie ze sobą to nie tylko seks. Nie chcę być niczyją własnością. Nie to miałem na myśli. Jeszcze się przekonamy. Przekonamy. Dokąd idziesz? Nie wiesz? Powiedz mi. Dobrze, powiem. Chyba zgubiłam zegarek mojego ojca. Pójdę do biura, może go znajdę. Popytam w barze. To jest numer Frydy. Nie zadzwoniła. A miała mieć dla nas jakieś informacje. Zajmę się tym. Dziękuję. Zadzwonię później. Widziałem go.
Śnił mi się. To nie był sen. On tu był. Morderca tu był. W moim domu. Zegarek. O Boże, nie! Odłóż słuchawkę. Ray! Powiedziałem, odłóż słuchawkę, Karen. Szybko. Mój zegarek. Znalazłeś go w barze? Nie, trzymała go w ręku. Zostawiłaś go. Zwariowałeś. Steve, co tu się dzieje do cholery? Przykro mi, Karen. Dostaliśmy cynk. Wiesz, nie mogę uwierzyć, że związałaś się z tymi dupkami z gangu. Wpadłaś po uszy. Jezu Chryste. Sprawa jest prosta, Karen. Ray zginął z twojej broni. Znajdą cię na miejscu zbrodni. Stary Ray. Twardziel był z niego. Ale ja jestem twardszy. Te gangi to ogromna forsa. Załatwią się nawzajem i wszystko będzie grało. Bądź grzeczny, to dam jej jeszcze kilka minut życia. Jest piękna, prawda? Ona jest piąta. Zabij tego kopniętego sukinsyna. Puść ją. To sprawa między nami. Mogłem cię załatwić w nocy, ale najpierw chcę ci coś odebrać. Coś, co kochasz. Something you love. No, śmiało, Hoshino. Pokaż, kim naprawdę jesteś. Jeśli zrobisz jej krzywdę, wyrwę ci serce. Nic już nie możesz zrobić. Zaczekaj, nic mi nie jest. Wszyscy są w zmowie. To policjanci, Thomas. Nawet oni nie mają honoru.
Zabili Fridę i Raya. Mistrzu, błagam, prawie już nie oddycha. Mam tylko wiedzę, ale nie dar. Tylko ty możesz to zrobić. Nie wiem jak. Zawsze wiedziałeś. Trzy palce. Tylko trzy. One skupią światło, które masz w sobie. To jest podstawa prawdziwej magii. Jesteś strumieniem światła. Naładuj się światłem i wystrzel je głęboko w jej ciało, w jej ducha. Into her spirit. Twoja walka z samym sobą musi się teraz zakończyć. Pogódź się ze swoim jestestwem. Thomas, ile to trwało? Prawie 12 godzin. 18. Musimy ich powstrzymać. Wszystko w porządku. Wyzdrowiała? Wkrótce wyzdrowieje. Policja myśli, że to ona zabiła Ritę i Raya. Nie wierz w to. Nigdy nie wierzyłem. Przykro mi z powodu Rity. Znalazłem ten numer w jej pokoju. Chcemy przerwać tę wojnę. Straciłem już syna. A teraz Rita. Czasami życie jest okrutne. Ci ludzie, których szukasz, mieli spotkać się ze mną w magazynach. Wiem, gdzie to jest. O 6 rano. To już za 3 godziny. Dziękuję ci. Jeżeli ludzie lodu nie dostaną broni, my też jej nie chcemy. Chcę mówić z Declinem. O co chodzi? Oba gangi miały się spotkać o 6 rano. Chodzi o uzbrojenie wojskowe. Wszystko to, co znamy z Wietnamu. Mogą ją szmuglować na Filipiny, a potem do Japonii. Nie wspominał pan o tym. Bo nie pytałeś. Sprawdźmy lepiej budynek. Come on.
It's nothing personal. Bez urazy. Get back to loading! Ładujcie dalej. Why, for God's sake? Dlaczego na litość boską? Dla najstarszego powodu na świecie. Poza tym policja i federalni muszą mieć zajęcie. Uwierz mi, to bez różnicy. Biali, czarni, żółci, cyganie pozabijają się nawzajem za kawałek swojej ulicy. Moi ludzie są już w drodze. Detroit, Chicago, Nowy Jork. Nieograniczone możliwości. Chciałem odesłać cię do domu, ale moi wspólnicy nalegali, abyś tu został. Chyba chcą się z tobą policzyć osobiście. Wykończ go. Z przyjemnością, panie Yamata. Tym razem nie będę się śpieszył. Zaczekam, aż sam będziesz błagał o śmierć. Najpierw się pobawimy, a potem zginiesz jak mężczyzna. Rzuć broń. Jezu, nie widzisz, co tu się dzieje? Zamknij się, Declan. Od miesięcy słuchałem twoich historii, jak straciłem swoich najlepszych ludzi. Chciałeś nas wszystkich poświęcić za parę brudnych dolarów. Myślałeś, że wszystkich wykiwasz, ale ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Słuchaj, Jack, nie wiem, kto ci naopowiadał tych bzdur. Ach ci, przyjaciele. Najpierw spadnie głowa, a potem przyjdzie śmierć. Robisz postępy, Hoshino, ale teraz zobaczysz, co ja potrafię.
You have learned. Uczyłeś się i myślisz, że możesz mnie zabić? Ale ja jestem tobą, Hoshino. Mylisz się. Wiem, kim jestem. Już nie żyjesz. Pierwszy raz widzisz ducha? Jest mój. Uważaj. I nic już nie możesz zrobić. Jeśli pytacie mnie o zagrożenia, opowiedziałbym wam historię Franka Devina. Trafiał między oczy z 20 jardów, a ja go przyskrzyniłem. Napijecie się czegoś? Kapitanie, nieźle pan wygląda. Thomas, jeżeli nie zatańczysz z tą dziewczyną, ja to zrobię. Mam dwie lewe nogi. Zdążysz się jeszcze nauczyć. Nigdy nie brałem lekcji tańca. Ja cię nauczę. Ale najpierw chciałabym ci coś dać. Nigdy nie zapomnę swojej amerykańskiej partnerki. Świat jest bardzo mały. Zdziwisz się, jak pewnego dnia na siebie wpadniemy. Wcale nie. Odpręż się. Taniec jest jak medytacja w ruchu. There's danger here. We might stand through this longest night, but never fear. Dystrybucja w Polsce Art Vision. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Pan Film Studio Warszawa. Czytał Tomasz Knapik. Don't
that love is like red sun.